Zostawiłbym takie pytanie, e, czym byłby Olsztyn bez uniwersytetu? Ustawa o finansach publicznych nie pozwala kredytować e, wydatków bieżących. Problem w tym, żeby miasta nadmiernie nie zadłużyć. Już mamy w Polsce przy, przypadek gminy, która no, zbankrutowała. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. Witamy Państwa w studio portalu olsztyn.com.pl. Dzisiaj będzie o finansach miasta. Pan profesor Milosław Gornowicz, mój rozmówca i Państwa gość, jest przewodniczącym Komisji Budżetu Rady Miasta, jest ekonomistą, projektorem do spraw rozwoju polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Całe życie z ekonomią, panie profesorze. Długie życie. Taki wybór. Tak. Takie powołanie, można powiedzieć. Los. Podobno nas jakoś zależy też od naszych decyzji wewnętrznych, więc pan poczuł od zawsze w tym kierunku predyspozycje? Bym nie, nie, znaczy nie przeceniał tutaj też i, i, i wyboru, a myślę, że tak jak w każdym przypadku też i właśnie przypadek odgrywa pewną rolę. Myślę, że w życiu każdego z nas on czasami jest niedoceniany, a odgrywa o znaczącą rolę. U mnie też tak było. Niektórzy teraz, że przypadków nie ma, a nie będziemy teraz może o tym rozmawiać, bo tematem są finanse. Temat może nie najważniejszy, ale jednak najważniejszy, bo jak nie, nie, nie ma za co, to się nic nie działo. Miasto ma budżet planowany na 2 miliardy 150 milionów złotych tegoroczny, a przychodów na 1,7 miliarda, czyli mamy deficyt na poziomie. 0,3, 0,4 miliarda złotych. I skąd wziąć te pieniądze, panie profesorze? Bo to i oświata. Największa po y pozycja w budżecie miasta to jest oświata, ale są też inne ważne. I utrzymanie drugi, y sprawy komunalne, jeszcze inne wydatki. Jest, jest o czym myśleć. E, oczywiście. No więc, planowany deficyt y wtedy, kiedy przyjmowaliśmy budżet, a więc różnica między. Wydatkami i dochodami był rzędu 320 kilku milionów złotych. Jestem przekonany na podstawie swojego już wieloletniego doświadczenia, że będzie on mniejszy. Na ten moment nawet mamy dodatni wynik budżetu, czyli mamy pewną przewagę dochodów nad wydatkami. No ale końcówka roku zwykle wiąże się. Z kumulacją właśnie wydatków pojawiają się faktury, zwłaszcza związane z prowadzonymi inwestycjami w mieście. No, e, e, proszę Państwa, to, że miasto ma e, deficyt, a więc e, przewagę wydatków nad dochodami, to nie jest jakaś specyfika osztyna. Myślę, że nie ma żadnej gminy w Polsce, e, która by. Miała sytuację odmienną. To nie jest nic złego, że pewną część wydatków miasto finansuje kapitałem obcym, obcymi źródłami dochodów, a więc no, ściśle mówiąc, kredyty albo, albo obligacje. No, częściowo tak, częściowo tak. tak finansujemy w ten sposób ten, ten deficyt budżetowy. Tak jak powiadam, nie jest to żadna specyfika. Problem w tym, żeby miasta nadmiernie nie zadłużyć. I tu, wbrew temu, co wieszczą nasi oponenci w Radzie Miasta, chcę zapewnić, że żadnego niebezpieczeństwa nie ma, a wręcz przeciwnie. Wykazywałem to kilkakrotnie na sesjach Rady Miasta, że jesteśmy najmniej zadłużonym miastem spośród miast porównywalnej wielkości w Polsce. Oczywiście nie, nie są tutaj ważne kwoty bezwzględne, a dług odniesiony na przykład do dochodów. Tak, jeżeli w przypadku Olsztyna ta relacja jest z rzędu 20-22%, to w przypadku wielu miast, które czasami pokazywane są nam jako pewien wzór czy przykład do naśladowania, ta relacja jest dużo wyższa, przekracza 50%, tak? Więc, oczywiście, Część aktywności miasta finansujemy z kredytu, no ale to powtarzam, nic złego, póki zadłużenie trzymane jest w ryzach. A w moim najgłębszym przekonaniu w przypadku Olsztyna tak właśnie jest. To jaki procent budżetu to są te pożyczki, które potem trzeba spłacić i to z odsetkami? No, nie wolno przede wszystkim mylić deficytu budżetowego, a więc. Przewagi wydatków nad dochodami w mieście z długiem. Tak? Dług planowany w, w budżecie no to przekraczał 300 milionów złotych. W tej chwili wynosi, o ile dobrze pamiętam, dokładnie 202 miliony złotych. A więc, jeżeli dług wynosi 200 milionów złotych, a dochody wynoszą prawie 2 miliardy, to łatwo sobie policzyć tę relację i stwierdzić, że jest ona o, absolutnie bezpieczna. Byłoby no, przejawem jakiejś, nie, jakiegoś asekuranctwa nieuzasadnionego, gdybyśmy nie wykorzystywali na przykład e, szans, jakie dają m, m, fundusze unijne. I żałowali pieniędzy na wkład własny, choćby on pochodził z kredytu, bo, bo się boi im zadłużenia. Zadłużenie nie jest niczym złym, powtarzam, póki jest ono w racjonalnych granicach. Jednak opozycja w Radzie Miasta zarzuca państwu nadmierne zadłużenie miasta. No. Takie jest, jak to się mówi czasami, wilcze prawo opozycji. Nie oczekujemy od naszych przyjaciół z opozycji, żeby chwalili to, co się dzieje. Zwracam tylko uwagę, że czasami są niekonsekwentni, bo, bo z jednej strony um, mówią o nadmiernym zadłu zadłużeniu, wieszczą e, e, jak, jakieś kataklizmy finansowe, które na szczęście nie następują, jakby siła sprawcza słów naszych przyjaciół z opozycji jest, jak widać, e, ograniczona, na szczęście dla miasta, e, a z drugiej strony. Mówią o jakiejś zachowawczej polityce, że trzeba, no, jakby ofensywnie postępować, inwestować więcej i tak dalej. Więc, no, rodzi się pytanie, z czego, tak? Skoro niby mamy nazbyt szastami pieniędzmi, a z drugiej strony mamy więcej inwestować. Więc to, no, ale, no mój Boże, tak jak powiadam, opozycja nie tylko nasza, no, każda ma tę specyfikę, że e, próbuje e, szukać dziury, nawet jak jej nie ma. To jest walka polityczna po prostu. Panie profesorze. Przyjmujemy to z dobrodziejstwa. Największa pozycja budżetu miasta to są, to jest oświata. To. Ponad 600 milionów złotych. A teraz przed nami chyba kolejny. Wyż demograficzny, więc trzeba będzie już za chwilę tych pieniędzy dużo więcej. I co dalej będziemy zadłużali miasto, ale jakoś to się da utrzymać w rozsądnych granicach? No, prawda jest taka, że subwencja oświatowa, którą dostajemy, nie wystarcza na finansowanie systemu oświatowego w mieście. Gdybyśmy nie dokładali ze środków własnych około 200 milionów złotych rocznie o to, by ten system się zupełnie załamał, a można by powiedzieć, szkoły by, szkół w Olsztynie by nie było. Tak, no, tak to niestety niestety jest. Także um, z dochodów własnych no, proszę państwa, niedawno podejmowaliśmy decyzję o e, wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Niektóre z tych podatków, myślę tu głównie o podatku od nieruchomości, podniesione zostały o 10%, i inne o 15%. No, jest to rząd inflacji, tak? No, z bólem serca takie decyzje podejmujemy, bo wiemy, że one są niepopularne. Ponadto sami tu mieszkamy. My nie jesteśmy jakimiś kosmitami, którzy żyją, żyją gdzie indziej. Też te podatki płacimy i, i no, nikt nie chce podejmować decyzji niepopularnych. Tym niemniej, no niestety, e, choćby ten przykład przez pana przywołany e, konieczność utrzymania e, oświaty na jakimś przyzwoitym poziomie, e, ale nie tylko jest pomoc społeczna, e, jest kultura, jest sport. Tak, no, Cała komunikat. E, no, oczywiście drogi. E, remonty, tak więc to. Wszystko wymaga. No wiemy, jaka, jak, jak zmieniają się też i koszty, słuszne oczekiwania płacowe. Przecież Urząd Miasta jest bardzo dużym pracodawcą, bo to nie tylko są urzędnicy tak zwani ratuszowi, ale to są pracownicy oświaty, wspomnianej pomocy społecznej, i tak dalej. Więc e, to są e, no setki ludzi, którzy. Nie, oczywiście mają uzasadnione oczekiwania co do wysokości swoich wynagrodzeń, są nawet konflikty na, na tym tle. No ale żeby, żeby zadośćuczynić tym, jak powiadam, zrozumiałym, słusznym oczekiwaniom, no, trzeba mieć jakieś źródło finansowania. Oczywiście są, są różne, tak? No, partycypujemy w podatkach pit i cit -u. Te niestety, no, się załamały na skutek decyzji podjętych przez rząd w ramach, tak zwanego Polskiego Ładu. Tutaj po prostu miasto poniosło uszczerbek w, w dochodach. Duży uszczerbek? No, no gdybyśmy, gdybyśmy ekstrapolowali dochody z tego tytułu z poprzednich lat, to powinniśmy mieć około 113 milionów złotych więcej udziału w podatku od osób fizycznych niż mamy. Tak, Rząd część, częściowo rekompensuje nam ten ubytek, ale w tym roku to jest około 45 milionów. A powtarzam, strata z tego tytułu wynosi w przypadku Olsztyna około 113 milionów, a więc nie trudno zauważyć, że że jest tutaj ubytek dochodów z tego tytułu. No są, Jest wspomniana subwencja, przede wszystkim oświatowa, inna tak zwana równoważąca. No potem są, są dotacje celowe, ale jak sama nazwa wskazuje, to są dotacje na konkretne zadania, głównie inwestycyjne. A więc tak naprawdę jaką, jakiś ruch, jakąś swobodę mamy w zakresie podatków i opłat lokalnych, czyli tych, o których mówiłem, że no ich podnoszenie. No, na pewno nie przysparza Radzie Miasta Panu Prezydentowi popularności. tak No ale to nie jest konkurs piękności i tutaj nie chodzi o to, że, żeby być chwalonym, a po prostu racjonalnie zarządzać, zarządzać finansami miasta i całym miastem. Dużo mówi się współcześnie o tym, że będąc członkiem Unii mamy prawo do różnych finansów korzystania z projektów unijnych. Jak to wygląda w przypadku, czy dużo jest y, takich projektów, I czy jaki to jest procent budżetu miasta, czyli chodzi o korzystanie z funduszy dostępnych dzięki bycia y, członkiem Unii Europejskiej? No tutaj y, jesteśmy, mogę z całą odpowiedzialnością użyć tego określenia, liderami. Pan prezydent Rzymowicz wielokrotnie w różnych... Y, konkursach organizowanych przez redakcje przez różne organizacje w imieniu Olsztyna, w imieniu właśnie tutaj mieszkańców w sumie, tak, na całej społeczności odbierał nagrody, gratulacje z tytułu tego, że Olsztyn wykazywał najlepsze bądź jedne z najlepszych wskaźników wykorzystania środków unijnych. Nie byłoby tych sztandarowych inwestycji wielkich w mieście, nie mówiąc o wielu drobniejszych, gdyby nie środki, nie, nie środki unijne. To akurat Możemy się tym pochwalić, że wspomnę o hali urania, tylko to właśnie, to jest gdzie bodajże 15 grudnia będziemy mieli uroczyste otwarcie tego, tego obiektu, um, przecież praktycznie nowego, tak? Tutaj dzięki przychylności um, władz um, województwa, pana marszałka Brzezina, osobiście um, no ze środków unijnych um, będących w dyspozycji właśnie. Samorządu województwa mogliśmy skorzystać z tych pieniędzy i przeprowadzić ten oczekiwany przecież bardzo gruntowny, no nawet nie remont, można powiedzieć, no daleko posuniętą modernizację te, te, tej hali. Tak? No to jest przykład. O tramwajach nie wspomnę, no przecież no to są setki milionów złotych. No, tak, absolutnie. Tak. Oczywiście miasta nigdy nie byłoby stać na te inwestycje, gdyby nie, nie środki unijne. Tutaj mamy wyspecjalizowanych pracowników, którzy no, są bardzo sprawni i efektywni w, w, w pracach na, właśnie w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Oczywiście nie jest to tak, że brakuje tutaj nam potrzeb bądź pomysłów. Tak? No, ograniczeniem stanowi, ograniczenie stanowi tak zwany wkład własny, bo on jest jednak wymagany na różnym poziomie, czasami 15%. To też jest ten tak, własny. Y, y, no, tak, oczywiście. Tak. No, tylko co innego jest zapewnić, powiedzmy, 15% wkład własny, a co innego sfinansować 100% inwestycji. No i tutaj musimy no te, no to tak aplikować, wnioskować o takie inwestycje, żebyśmy po prostu mogli zapewnić ten wkład własny, często właśnie z, z kredytów bądź środków pozyskanych z, z papierów wartościowych, z obligacji. Jest ocznym miastem uniwersyteckim, sprzedają mu poznawienia wielkiego prestiżu w Polsce i nie tylko w Polsce. Um. Dlatego też wspiera swój uniwersytet, no bo to jest przecież ważne tutaj, ważny pracodawca w regionie oraz niezwykłe miejsce na mapie kraju, można powiedzieć. Pan profesor jest we władzach finansowych, można powiedzieć, i Olsztyna, i Uniwersytetu. Jak to się przekłada na konkrety, jeżeli chodzi o wydatki? Czy, te, czy to są tylko dla miasta wydatki, czy jednak jakoś na tym też korzystamy w inny sposób, może także finansowy? Ja myślę, że trochę mi może nie wypada tutaj o tym mówić jako prorektorowi Uniwersytetu, ale e, mam takie wrażenie, że czasami też i wśród radnych e, ta rola Uniwersytetu jest nie w pełni doceniana czy dostrzegana. Tak? E, postawiłbym takie pytanie. E, czym byłby Olsztyn bez Uniwersytetu? Tak, nie chcę wymieniać nazw miast, e, takich powiedzmy e, średnich, e, no, żeby nie dotknąć mieszkańców tych, tych miast, ale byłby pewnie e, takim taki miastem. No, Ruańs, Olsztyn ma dzisiaj ponad 17 tysięcy studentów. Daje pracę ponad 3 tysiącom pracowników. Którzy tutaj, no ich, ich rodziny, więc to, to jest pewnie rząd no, co najmniej 10 tysięcy mieszkańców, którzy, którzy mają swoje źródło dochodów właśnie w uniwersytecie. A te ponad 17 tysięcy studentów tutaj mieszka, tutaj wynajmuje bardzo często e, pokoje, mieszkania, tutaj jedzą, tu bawią się. No, wzbogacają budżety miejscowych przedsiębiorców. Dzisiaj jest często tak też, że rodzice kupują jakieś mieszkania dla, dla tych studentów, a więc z całą pewnością przyczynia się uniwersytet w ten sposób do poprawy koniunktury gospodarczej w mieście, nie mówiąc o tym, o czym pan powiedział, a więc o pewnym prestiżu. Tak. Ja znam miasta, na przykład w Niemczech, gdzie jak się wjeżdża, to oprócz nazwy tego miasta jest od razu tabliczka Miasto Uniwersyteckie. Tak. Rozmawiamy też z władzami miasta, z panem prezydentem, o tym, żeby, żeby też i w Olsztynie w sposób może nieco bardziej sformalizowany tę nazwę, a ja bym powiedział, że i tę godność miastu przydać. Myślę, że rola uniwersytetu jest no, porównywalna z rolą, powiedzmy, Michelę, jako nie tylko pracodawcy, ale no, takiej kluczowej instytucji, e, która e, przyczynia się do rozwoju Olsztyna w sensie ekonomicznym, ale też przydaje mu po prostu prestiżu, znaczenia. E, tak się ułożyło, że, że w Olsztynie mamy jedną publiczną, dużą uczelnię w wielu miastach porównywalnej wielkości, takich jak Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Kielce. Jeszcze jest jakaś inna uczelnia oprócz uniwersytetu. To też tak się historycznie ułożyło. Myślę, że jest dobrym rozwiązaniem, że, że ta duża uczelnia, jesteśmy wśród uniwersytetów klasycznych, jest, mamy w Polsce 20 takich uniwersytetów pod względem wielkości. Pozycji. Zwykle jesteśmy klasyfikowani gdzieś tam na miejscach 7, 9. No, myślę, że to, to, nie, to nie jest źle, jak weźmiemy pod uwagę, że wyprzedzają nas takie uniwersytety jak Uniwersytet Jagielloński, Warszawski, Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wrocławski. Tak. Lita polskich uczelni. Tak, tak. Panie profesorze, w kwietniu nowe wybory samorządowe. Hmm, przypuszczam, że będąc y, sąsiadowcą od tylu, tylu lat, a szefem komisji budżetu już prawie 20, będzie pan pewnie dalej y, próbował y, kandydować. Ale nie o tym chciałem rozmawiać, tylko o tym, że no, przekażą państwo swoim następcom, a może samemu sobie, miasto z pewnym deficytem. Tak się dzieje zawsze. Czy też może jednak uda się wyprowadzić wszystko na prostą i będzie ze zerowy dług miasta wiosną? No zero, to znaczy, tak jak powiedziałem, chyba nie ma w Polsce samorządu, który by nie miał jakiegoś zadłużenia. I w, powtarzam raz jeszcze, nie jest to niczym złym, jeżeli, jeżeli w jakiejś części rozwój finansuje się z, ze środków pożyczonych. Chcę tu zwrócić uwagę, że całe i dochody, i, i wydatki, Zwykle dzielimy na bieżące, czyli te na bieżące funkcjonowanie miasta i na dochody, wydatki majątkowe. Otóż bardzo słusznie ustawa o finansach publicznych nie pozwala kredytować wydatków bieżących. Tak? Więc jeżeli my zaciągamy dług, to tylko na wydatki majątkowe, a więc te o charakterze inwestycyjnym, te a, prorozwojowe czy rozwojowe. No, a więc, które potem się zwrócą w jakimś no, czasie. No, oczywiście, no, tak jak powiedziałem, no, w, wielu hmm. rzeczy bez e, finansowania w, w tej części ze środków własnych, bez wspomagania się czy to kredytem, czy to środkami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji, no, te inwestycje nigdy by nie były przeprowadzone. Tak? A więc z całą pewnością, wracając do Pańskiego pytania, z całą pewnością jakieś zadłużenie jest i będzie. Problem w tym, żeby nie było ono nadmierne. No bo już mamy w Polsce przypadek gminy, która. Ją zbankrutowała. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. Ale zapewniam, że Olsztynowi to nie grozi. E, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Powtarzam raz jeszcze: jesteśmy najmniej relatywnie w stosunku do dochodów zadłużonym e, e, miastem spośród miast porównywalnej wielkości w Polsce. Pytam Demera, panie proszę. Czy pana co słowo? Tak jest. W moim rozmówcą i Państwa gościem był Pan Profesor Miosław Gornowicz, Przewodniczący Komisji Finansów Rady Miasta Olsztyna i do ds. Rozwoju Polityki Finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.